ja się tu nie wcisnę. Ale za to gniazdo krwiogzów. I trupa jakiegoś psa. To z jedną, nawet gdybym miał opętanie jako korwo, to i tak bym go nie wykorzystał, no bo mam tutaj zablokowane wykorzystywanie mocy. To jest problem. Jeśli mogę przed te drzwi najwyżej tylko dostać, nie ani kawałek dalej. Niszczę. No, mogę z tym machać do woli. Raczej nie wysiepię sobie w ten sposób przejścia. Muszę wejść od tej strony. Tylko pytanie, jak? Bank jakoś się da. Jest ciało tego psa, które chyba trzeba będzie spalić, żeby właśnie dostać się do środka. Ale tu musi być więcej niż jedno wejście. Albo po prostu muszę znaleźć kogoś, kto ma klucz. Jedno z... Zawsze zachowuje czujność. Zawsze. Nie muszą mi tego powtarzać. Nie do końca wiem, co to jest Clerks, no ale dobra. Dobra, no do powrót do tego. Powrót do tego punktu wyjścia. Stilton dziwnie się dziś zachowuje. Siedzi i patrzy w niko. Duke i Stilton chyba nie dogadują się najlepiej. Dziś jest jakoś inaczej. Stilton się chyba boi. Uważaj tam na siebie. Nikt jeszcze nie naprawił balkonu. Jeśli te wsporniki pękną, mogę nie złapać twojego ciężkiego dupska. Liczę na panią. Może będzie romantycznie. No nic. Jedną. Myślą, że się rozdwoję. No i mamy odpowiedź, jak tutaj się dostać na górę. W tej rzeczywistości. Musimy oczywiście zniszczyć sporniki. Dałby to zrobić tak, żeby typowi się nic nie stało, bo jednak wolałbym, żeby nie zginął w trakcie tej operacji, tak więc... Jakby się go stąd pozbyczył? Dobra, sam się usunął, super. Więc korzystajmy z bełty. Proszę bardzo, tutaj... Naruszone. No a w teraźniejszości, już znaczy w naszej obecnej teraźniejszości, to jest znowu Jamie. A widzę, literówka to raczej nie jest przyporządnie. Te dwie literówki raczej nie są przypadkiem tak pisane, tylko to raczej ma tak być. No dobra, dzięki temu mamy właśnie wejście tutaj w. Zakładam jeszcze naszej teraźniejszości. Ale musimy pamiętać, że cokolwiek zmienimy w przeszłości, będzie już jakoś rzutowało na teraźniejszość. Strzałka i kluczyk. Ziomek. No dobra, widzę, jestem za zamkniętą kątą. Nie muszę się martwić. Więcej
wiadomo, ja nie muszę tutaj się przenosić, jeśli faktycznie nie jest to mega istotne, abym to robił. Istotne nie jest, ale przeniosłby się tak czy siak. Tylko może zapiszmy. Pan Stilton musi dużo czytać. Widziałem książki w gabinecie. Stilton? Prawie w ogóle. To wszystko na pokaz. To po co je kupować, skoro nie chce się ich czytać? To nie są książki. To symbole bogactwa i dobrego pochodzenia. A teraz wracaj do roboty. Tak, pani. Co się dzieje? Proszę, i te wczytanie, jednak ten szybki zapis był dobrym pomysłem. Pan Stilton musi dużo czytać. Widziałem książki w gabinecie. Stilton? Prawie w ogóle. To wszystko na pokaz. To po co je kupować, skoro nie chce się ich czytać? To nie są książki. To symbole bogactwa i dobrego pochodzenia. A teraz wracaj do roboty. Tak, pani. Przez ostatnich 5 lat zdarzyło się tu więcej złego niż przez wcześniejsze. Cały transport zbiorników z Branem po prostu zniknął. Daj go sobie z garmem przed nocą. Dobra. To idzie. Tutaj. Nieźle. Było to safe, please, powiedz, że tak. To jest tylko ten mój szybki. Trudno. Pan Stilton musi dużo czytać. Widziałem książki w gabinecie. Stilton? Prawie w ogóle. To wszystko na pokaz. To po co je kupować, skoro nie chce się ich czytać? To nie są książki. To symbole bogactwa i dobrego pochodzenia. A teraz wracaj do roboty. Tak, pani. Ale jest to niedługo, nie będzie. Dwa razy lepszym żołnierzem. Mamy operację. Jakby co tak, ja pamiętam, że ja mam dostęp do... O, ładnie. Wiedziałem, że to będzie obraz. Teraz robię tym bardziej quicksave'a, żeby nie zapomnieć o tym, że go zebrałem. To mi przypomina coś, co miała kiedyś matka, jeszcze w czasach młodości. Co? Że za mnie też zbiera mam o tyle w taki sposób? To wiem. Zmienia mety i w sumie chyba nic poza tym. Te drzwi powinny być zamknięte. Co? Jak ja się cieszę, że zrobiłem tego save'a, nie? Halo! Jestem tu!
Nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu. Nie mam na to czasu. Nie mam ochoty cię słuchać, więc kto komu pójdzie na rękę? Zdawało mi się, że ktoś tu był. Na wszelki wypadek sprawdzę okolice. Kurde, jak ja w kolejnych lokacjach też będę mógł używać tego chronotronu, no to dopiero będzie zabawa. Myślę, ile rzeczy może być schowanych w przeszłości, albo w przyszłości. Czy tam teraźniejszości, zależy jak na to patrzeć. Jedyny plus drugiej rezydencji jest taki, że w tej czasoprzestrzeni nie muszę się martwić o bieganie, no bo praktycznie nikt i nic mnie nie słyszy w tym momencie. Cokolwiek się stało, jest chyba wycentrowane w jednym punkcie. Uj, to jest to! Potrzebuję kombinacji do gabinetu Stiltona. Patrzcie, to jest to miejsce. I ładnie zgarnięty. Przy okazji zużyłem trochę kul. Kolejny zapis. Dobra, koniec strzał. Czy koniec tych. Dla ciekawości, ten bełt skowy to jakoś na nie działa? Chyba je to zorientuje na chwilę, no ale nic więcej. Dobra, gniazdo musi zostać zniszczone. Pełni się tych krwiobrzów pozbyć. Mamy psy, które mogę uśpić. Tutaj się nic nie dzieje. Poza tym, że są to oczywiście typiarze. No właśnie, ja muszę iść tu. Ale kombinacja jest tu, za typem. Dobra, zapis zanim przejdziemy dalej. Przez ostatnich 5 lat zdarzyło się tu. Oho. Iść na dziedziniec zostań posiadłości. To nie. Więcej złego niż przez wszystkie wcześniejsze, odkąd żyję. Co do tego nie ma wątpliwości. W którym miejscu stoję? Ale jestem głodny. Jest! Okej. Uff, to było bardzo ryzykowne z mojej strony, ale... udało się, to najważniejsze.
Zobacz, tutaj piętro niżej mamy runę. Tak ją zabiorę. Tylko oczywiście muszę ponownie pobawić się czasem. Mamy, widzę. A nie, czekaj, to jest po prostu zejście tak o. Nic więcej. Dobra, tak w miarę poza widokiem. Tutaj jedna runa tam, no i ten czarny kościelny amulet, do którego nie wiem jak się dostać, póki co. Żywicy brak. I tego oczywiście nie wróć, to jest, tylko to... Na tym jest coś innego, przez co nie mogę się tam przenieść. Tutaj na spokojnie mogę to zrobić. Z tej strony dalej nie przejdę. Z drugiej jak najbardziej. Jakby co druga, to chodzi mi, że, druga, że z drugiej linii czasowej, nie? Tej runy oczywiście prowadzą. Chyba wzmocnione szkło. Ktoś się tu włamał? Nic podobnego. Nie chcemy cię tu. Czy serio musiałem przerwać im tę rozmowę? Dobra, z ciekawości. Zrobiłem tego zapisa, czy nie? Mam autosave sprzed chwili, dobra. No zobaczmy, skąd konkretnie, bo Anusz właśnie będzie to... sprzed tej rozmowy. Nie, niestety nie. Szkoda. Naboi. Troszeczkę bezużyteczne łachy, musimy być szczery. Jak do tej runy się dostać? Drugie drzwi, które nie wiem jak otworzyć, żeby kurde się nie wydarzyło złego. Dla mnie oczywiście. Tam potrzebuje najlepiej mieć klucz, bo niestety nie są to drzwi, które mogę zniszczyć. To w żaden sposób. To wygląda jak skrót tak naprawdę. Ta, totalnie nie creepy pokój, nie? Najpierw krzyknę, a potem zwieję, żeby ostrzec innych. Tylu ludzi próbuje teraz uciec z Karnaki. Ale dokąd można się udać? Tu pieniądze leżą na ulicy. Co z tego, że brudne? Jeśli uda mi się przetrwać tę zmianę, pójdę i wypiję kubek czegoś dobrego w pubie. Na pewno.
Jakim cudem on to nie zareagował? Pa. Dobra. To trzeba było trochę dłużej przytrzymać. Ale zgarnęliśmy go. Pół miesiąca lodu. Pomysł w sumie, jak mogę, jak mogę sobie te drzwi otworzyć. Mianowicie wystarczy chyba narobić trochę hałasu, jakby oni psami tu po prostu przejdą. To było. Dokładnie. Halo. No dobra, zobacz. Jest tam to? Co to było? Nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu, nie mam na to czasu. Rozejrzyjmy się. Ale tutaj dalej zamknięte. Miejcie oczy szeroko otwarte! Hej, kto? Zobaczmy, na co się stało. Co to miało być? Zaziął to safe stąd, ale trudno. Dobra, to I jestem debilem. Jestem skończonym debilem. Uwaga. Przemysł się tu. Czy chcę ich usypiać? Nie. Ale mogę ich ogłuszyć. Naprawdę się broń! Jeden ładunek dwóch zdjął. Pięknie. I kolejne ładunki zdejmą kolejnych, którzy tu wejdą. Potem jak narobię hałasu. Co umożliwi mi wejście do tego pokoju obok. Te miny są tak dobre po tych upgrade'ach, a ja ciągle zapominam o tym, że mam je na wyposażeniu. Dziwo, dalej są zamknięte te drzwi w teraźniejszości. No ale w przeszłości są otwarte, więc mogę sobie w teraźniejszości też je otworzyć. No i proszę bardzo, bardzo ładnie. I przede wszystkim bardzo zgrabnie. Zostali oni przeze mnie załatwieni. Tak, najpierw idziemy po runę. Robię oczywiście quick save'a, żeby nie powtarzać ponownie całej tej sytuacji. Tutaj nie ma nikogo więcej. Runa oczywiście jest w skrzynce. Dobra, widzę, jest skrzynka otwarta. Dziennik artystki srebrorytów. Okej, nie jest to chyba nic istotnego. Jak tam moje runy? Mam już dwie. Dobra, to weźmy sobie możliwość zamiany miejsc z naszym mrocznym bliźnięciem. 29 kości. No na razie nie chcę kolejnych kości wykorzystać, żeby tworzyć nowe amulety. Niewiele się zmieniło, mimo upływu tych wszystkich lat. Czy... Dobra. Tych wszystkich to trochę za dużo powiedziane. A w ogóle tu było przejście! Znać ukryte przejście na balkon. Czy to jest ten balkon, który ja zniszczyłem? Czy mi się wydaje? Nie, to jakiś inny. Właśnie jak debil z niego zaskoczyłem. O, tu jest właśnie ten balkon.
tyłu. Tu i tu. Kluczyk i... A nie, tak jakieś żłobienie. Myślę, że to jest kolejna ta do wzięcia. To jest kolejna ta do zabrania. Ta. Kurwa. Dobra, nieważne. Kurwa. A Boże, strzałka. Strzałka wspierająca, ale nie była to strzałka, bo to było coś innego. Dobra, mamy windę. W tej linii czasu co jeszcze mamy? Mamy jedną runę jeszcze. To jest to tam. Może przenieśmy się bardziej... Tutaj. Save once again. Cholera, co to było? Co się tu dzieje? Rozbita szyba. Ależ ja cię uka... Dobra, niestety zauważył, ale od tego był save właśnie specjalnie. No bo dzięki temu, że... Znaczy wróćcie, po prostu chciałem zobaczyć, czy mogę tutaj przejść. O, nawet nie musiałem w ogóle ich rozpraszać, bo wręcz tylko sam sobie to zjebałem tym rozproszeniem. Kolejny klucz, którego nie mogę wykorzystać. Musimy go przenieść, ale... Oficerowie powinni dostawać... A nie, to chyba daję. Zobaczmy, cóż to takiego. No trespassing. Aha. Dłoń z monetami. W słoiku. Po raz kolejny czuję się, jakbym grał w Outlasta. Mam nadzieję, że to jest atrapa, a nie faktyczna dłoń. O kurde, to jest Jamie! Klary, dostałem twój list i przeczytałem większość. Odpowiedź brzmi nie. Panu Stiltonowi odjęło rozum po tej nocy z Duke'iem, ale ja nigdy go nie zostawię. Uratował mnie z tamtej jaskini, zamiast nóg miałem sieczkę. On i tak pozwolił mi pracować w jego domu. Nie opuszczę go. Gdybym mógł, wyciągnąłbym go z tego szaleństwa. Muszę trzymać się raczej z dala, bo zrobił się brutalny. Wczoraj wieczorem powiedział mu pani Stilton, to ja wierny Jamie, ale nic z tego. Ale miałaś rację... Z tym, co się będzie działo. Cała reszta odeszła w zeszłym miesiącu, a roboty huk. Sam nie dam rady, gotowanie, naprawianie, zawali mi się wszystko na głowie. Może jednak będę musiał go zostawić. No, finalnie, jak widać, nie zdążył. Nie tak bełty w losowych miejscach, nie? Runa jest jeszcze bliżej, ale to dalej nie jest to, co mnie interesuje. Czego to jest? Kto to? Hej! Kto? Aha! Dzięki, gro! Naprawdę, dzięki. Wykurwiście, naprawdę, wykurwiście. No dobra, mamy tutaj od alarmu, zdaje się, panel, więc musimy go wyłączyć w ten sposób. Czy też po to, bo ten klucz tutaj jest zostawiony przez twórców.
tym razem tak naprawdę? Wiem, że coś jest nie tak, nie jestem w stanie się uspokoić. Poznałem pannę z Morley. Co? Hej! Stop! Nie wiem, skąd się wybiera! Daleko nie ucieknę! Teraz ci pokażę! Brawo, kurwa, ja. No i przecież ta runa, która... do której nie wiem, jak się kurwa dobrać. Te półtora godziny w ogóle materiału, nie? To jest aż ciekawe. A tak to jest, jak się za bardzo wciągnę w gierkę. No, Dishonored niestety jest grą tego typu, którą strasznie łatwo idzie się wciągnąć. Dzięki, gro, naprawdę, dziękuję ci. Ciężko było mi od razu załapać te jedne przeniesienie. Jak ma tę runę zdobyć, no nie wiem. Dobra, jolo, udajemy się na tylny dziedziniec. To raczej nie jest kolejna ta. Kolejna misja, dokładnie. To jest po prostu kolejna część, tylko wiadomo, jeśli coś zrobię teraz Stiltonowi, widać, że tu jest. W tej nocy życie Stiltona się skomplikowało. Wiadomo, jeśli w przeszłości tknę Stiltona, to zmieni się cała teraźniejszość. No i nie, no tutaj nic nie ma. Żadnych run, nic. Tego krwiowca co najwyżej.
Nie, odpuszczamy to na razie. Ej, churdu, no co ja mam tu zrobić, no? Zajebiście, to mi się naprawdę kurwa udało. Nie ma tak kurwa wejść w kuckach, a do gry się załadować stojąc. Ja nie ogarnię, jak ja mam tę runę zgarnąć. Come on. Gdzie nie wejdę, gdzie się nie przeniosę, ta runa jest jeszcze kuźwa dalej za ścianą. To jest jeden. Dwa. Mam oczywiście w tej drugiej linii czasowej. W tym miejscu do zgarnięcia. Ten? Nie, w tym miejscu. Mam do przejścia to mi. Wow. Po prostu wow. Powinszować po prostu debilizmu mojego własnego, prywatnego, wewnątrzygłowego. I to jest jeszcze w ogóle to miejsce. Ja pierdolę. Brawo ja. Strzałki, zabieramy sakwę. Przenosimy się. Ja w sumie? No ja pierdolę! Zagramy. Dobra. Ba, ciut przegiałem z trzymaniem przedmiotu, ale najważniejsze, że mogę sobie zgarnąć jakiś eliksir po drodze. Ooh, this safe! Nice! Oczywiście na kod. Martwiczasz. Jak oczywiście go spalę. Wtedy to powinno zniknąć. W teraźniejszości. Dobra, tutaj sobie nie otworzę przejścia, ale już teraz nie muszę. To już zadziała łące. Będę teraz normalnie rozwalony ten. O, tu w ogóle drzwi wywalone jakby z kopyta. To jest ciekawe. Okej. Okay. A, mamy kombinację. 2, 3, 8. Okej. Okay. 2, 3, 8. Babeczka, dalej gwiezdne, dwie monety. I to za sposób. I to po co przyszedłem, czyli czarny amulet. Zwinny wojownik, twój ruch nie ulega spowolnieniu po obnażeniu broni. Okej, okay. Mogę to wziąć. Mega mi to potrzebne nie jest, no ale pomocne też będzie. Dobra, zobaczymy tutaj w takim razie. Mamy kwestię amuletu załatwioną. Co z kwestią tej jednej cholernej runy? Ja, to już chyba się ta kwestia właśnie wierzy. Dobra, jest tu gniazdo ostrów.
Chyba nie. Dobra, no to granaty w ruch. Jedna żywica. Dobrze. Druga żywica. Trzecia żywica. No, nie można to jedynie zrobić, no ale najważniejsze, że zostały zniszczone te gniazda. Tutaj dwie kolejne żywice. No i dobra. Widziałem strażnika wcześniej. O, właśnie, w tym miejscu. Ja raczej tej runy nie wyskautuję w taki sposób. Kolejny strażnik tam. O, trzeci strażnik zaraz przede mną. Świetnie. Dzięki, kurwa. Autosave. YOLO. Jestem zdeterminowany, żeby mieć tej misji ducha. Chociaż w jednej. To, czekaj, mam pędzlowany ten save cały, czy nie? Mam. Mam założony ten amulet. Mam. To świetnie. Tylko co mnie ciekawi a propos tej krwawej żywicy, bo to jest coś naprawdę cennego, mi się wydaje. Skoro krwiogzy to produkują, a mało kto chce to zbierać. Więc mam pytanie, czy to faktycznie jest tak mało warte? To jest tylko te 25 monet, tylko one w tym jakby królestwie robią dużą różnicę osobom? Czy to jest tylko jakby 25 monet dla nas, a reszta idzie właśnie jakby na potrzeby statku i tak dalej? W sensie, wiecie, prowiant, etc., etc. Tego typu pierdy, nie? Kolejny gości. Wyjście. Okay, runa jest oczywiście w teraźniejszości. Tam. Okej, czyli jednak tak muszę przeskoczyć. Tylko jednak z tego punktu. Brudne powietrze. Och, chwila. Czy to nie pora obiadu? Niezdrowe. Można zdechnąć z głodu na tej warcie. Coś tam chyba... Aha, ponownie ty. Jest. Zaraz mnie chuj jasny strzeli. Rozejdę się. Gdzie jest ta runa?
gdzie nie pójdę, to wiecznie jestem w złym miejscu. Ja pierdolę! Kongratu! Congratulations! Wyciek wody w piwnicy. Mój wierny Jamie, odkryłem w piwnicy ciekną rurę. Nie, mój drogi, nie idzie jej naprawić. Obok znajduje się gniazdo krwiogzów i cała sytuacja jest dalece niebezpieczna. Z pewnością znajdzie się jakieś inne rozwiązanie. Jeśli się na tym dłużej zastanowię... Niestety mam teraz dużo na głowie. W międzyczasie odetnijmy tę część piwnicy, by nie stanowiła zagrożenia. Poziom wody zapewne się trochę podniesie. Pamiętaj więc, by odpływy były otwarte. Jak twoja noga? No, jeśli nadal ci dokucza, mogę wezwać lekarza, by się jej przyjrzał. Pozdrawiam, Aramis. Super, czyli nie dowiedziałem się w sumie więcej niż to, co wiem. Może jest wyciek, to ja też zauważyłem, ale moje pytanie brzmi, jak się tego wycieku pozbyć. Może nie mam oczu, by patrzeć na świat. Widzę. A kiedyś prawie wszystko było ukryte. Brak notki. Wow. A nie, wróć. Mamy notkę. Wyciek wody. To jest dokładnie ta sama notka. Wejdź tam! A i proszę, i dzięki temu koło jest w teraźniejszości. Teraz kółko niech się jeszcze znajduje po tamtej stronie. Możliwe, ale to jest jak najbardziej możliwe. Czy ja sam sobie jednąłem właśnie tym kołem, w tym pokaż? Jak to wyglądało? No, złapię. Proszę bardzo. Dziękuję. The fuck? Czemu są krwiogzy znowu? No niestety, tym razem nie miałem szczęścia do żywicy. No chyba, że eksplozja ją zniszczyła, co jest, no myślę, nawet, że prawdopodobne. No ale... Naboje... I... Runa... 3 do upgrade'u, tylko teraz nie wiem, czy zbierać 3 na mroczne bliźnie, czy może 3, żeby mieć domino na 4 osoby. Muszę przyznać, że to mogła być naprawdę dobra opcja. No dobra, teraz to już chyba faktycznie nie mam nic do zrobienia. Tu jest czysto. Nie ma wątpliwości. Tutaj też. Dobra, no to teraz możemy faktycznie zająć się Stiltonem. Tylko, że tak jak było powiedziane, w momencie, w którym zmienimy coś w przeszłości.
płyniemy na teraźniejszość. Szczerze, jestem chętny zobaczyć obie opcje, więc zanim oczywiście ogłuszę Stiltona, bo nie ma zamiaru go zabijać, chcę zobaczyć, jak będzie... Najwyższa straż chroniła wtedy Stiltona. Oczywiście, że umiem. Chcę zobaczyć, jak będzie wtedy wyglądać posiadłość, kiedy najpierw go zabiję, a potem go oszczędzę. Co za bzdury. Ależ miał minę. Kogo on się właściwie spodziewał? Cesarzowej? Co za dureń. Pewnego dnia Luka posunie się za daleko. W tym notatniku jest kombinacja Stiltona. Wybacz mi, Teo. Co? Czemu się nagle angielski dubbing załączył? Czemu się nagle włączył mu angielski dubbing? Ej, da hell! Co to jest? Za bullshit! Jak ona go tak zgarnęła z tego? Właśnie, ja nie biorę tego pod uwagę, mogę do niego podejść tak po prostu. Dobra, zakładam, że to się raczej nie liczy jako wykrycie, więc... Nie będę tego... czytywał. Tak, na drodze w postaci żywicy. Szkoda. To kolejna gmina. Ale dobra, nie, bo są takie pomniejsze, które mogę sam jakby dla siebie zniszczyć. Koniecznie mi tak coś zmieniają względem tego, co się dzieje. Czego nakłoniła Duke'a Briana Ashworth? Całe to gadanie o pustce. Co za bzdury. No i dobra. Quick save. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. To wiemy. I co się pewnego stanie? Pewnego dnia Luka posunie się za daleko. Mam nadzieję, że tego dożyję. Wybacz mi, Teo. Sobie zapomniałem, że ja go mogę zabić po prostu z kuszy, nie? Dobra, zobaczmy animację śmierci, bo też każdy cel ma swoją unikalną animację śmierci. Zobaczmy. To skutki niesprzeciwiania się Duke'owi. Dobra, Aramis zamordowany. Zabijając Stiltona zmieniłam przeszłość. Co się jednak zmieni? No, jak tak patrzę, no to... Nic się nie zmieniło. A zobaczmy, co się stanie, kiedy go ogłuszymy.